Drodzy ukochani, panie i panowie, mężczyźni i kobiety, istnieje maleńka, niewielka szansa, ale istnieje, można stworzyć dobry, udany związek. Dobry, udany związek to jest taki związek, który jest satysfakcjonujący zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. I ten dobry, satysfakcjonujący związek należy zbudować od zera. Nie można zbudować od czegoś, tylko ten związek się buduje od zera. Mężczyzna poznaje kobietę lub mężczyzna jest zapoznany z kobietą lub mężczyźnie została podstawiona kobieta. Wszystko jedno, jak to był początek, wcześniej było zero, wcześniej nie było nic. I w momencie, kiedy nawiązuje się kontakt między mężczyzną i kobietą, to jest zalążek związku. I teraz albo ten związek będzie budowany logicznie, albo będzie budowany sensownie po to, żeby to była niezwykła, cudowna przyjaźń między mężczyzną a kobietą. Kochani, od tego właśnie należy zacząć. Należy zacząć od przyjaźni. Podstawą udanego związku jest przyjaźń, nie jest seks, nie są pieniądze, nie jest majątek, nie są wspólne zainteresowania. Podstawą udanego związku jest przyjaźń. Jeżeli ten związek jest zbudowany na jakimkolwiek innym fundamencie, to się rozsypie. Jeżeli jest zbudowany na przyjaźni, też się może rozsypać, jak się ta przyjaźń skończy. Natomiast jeżeli tej przyjaźni nie ma, nie ma najmniejszej szansy, żeby związek był udany. Związek może być wtedy udawany. Wtedy to jest udawany, a udawanych związków to mam dookoła bez liku. Twierdzę, że ponad 80% związków to jest udawanych, a nie udanych.